Witam serdecznie. Dzisiaj testujemy Lexusa CT200H. Jak to bywa zwykle w motoryzacji, firmy zaczynają od produkcji mniejszych samochodów, wchodzą na coraz większe modele, coraz bardziej prestiżowe, aż w końcu dochodzą do flagmanów naprawdę pokaźnych rozmiarów. Lexus zrobił wszystko zupełnie na odwrót. Zaczął od podboju Ameryki większymi limuzynami, potem zaczął produkować coraz mniejsze modele, aż w końcu w 2010 roku Europa zobaczyła, zresztą nie tylko Europa, zobaczyła model City 200H, po angielsku czytane City, ma nawiązywać do City, czyli do miasta, i rzeczywiście popatrzcie na wymiary tego samochodu, jest to samochód na miasto. Według Lexusa City 200H ma konkurować z samochodami premium, z marek premium, czyli BMW serii 1 i Audi A3. Natomiast chciałbym w tym teście pokazać, że jest to samochód, który co prawda, jeśli chodzi o premium, rzeczywiście trafia mniej więcej na tą samą półkę, ale ma na zdobycie serc klientów zupełnie inny sposób. Zapraszam. Dla mnie największą zmianą po faceliftingu modelu CT200H jest to, że jest on teraz dostępny w wersji wyposażenia F-Sport, czyli coś, czego brakowało w porównaniu z innymi modelami. Czym się różni F-Sport od zwykłego modelu CT? Przede wszystkim widzimy to po nowym grillu. Grill, który jest dostępny w innych modelach, teraz jest dostępny również w modelu CT, czyli taki charakterystyczny kształt, również wypełnienie jego nawiązuje do sportowego modelu RCF. Również dodatkowo zmienione zostały felgi typowe dla właśnie opcji wyposażenia F-Sport. Mamy dodatkowe dwa kolory, które są dostępne tylko w modelu F-Sport, jak również mamy taki charakterystyczny spoiler, który dzięki tym dwóm otworom, jak twierdzi Lexus, ma lepiej dociskać ten samochód do drogi. Pamiętajmy, że prędkość maksymalna tego samochodu to 180 km na godzinę, więc może za dużo powiedziane, ale zawsze wygląda to na pewno ładniej. Jeśli zajrzymy do środka, to znajdziemy również kilka zmian. Przede wszystkim kolor tapicerki skórzanej, którą właśnie mamy w aucie testowym, którą Lexus nazywa Dark Rose, jest dostępny tylko w wersji F-Sport. Zauważcie takie kontrastowe szwy, wygląda to bardzo ładnie. Oprócz tego mamy aluminiowe nakładki na pedały i kilka zaznaczeń, że jest to wersja F-Sport, a choćby właśnie na kierownicy. I w zasadzie z tych najważniejszych zmian to jest tyle, a teraz najciekawsze w samochodzie, czyli silnik. W tym samochodzie tych silników mamy dwa, ale to jest wciąż za mało i zaraz się dowiecie dlaczego. Maskę musimy podnieść ręcznie, ustawić na wsporniku, a pod nią znajdziemy dwa silniki. Aż dwa silniki i tylko dwa silniki. Dlatego, że jeśli Lexus porównuje się do Audi i BMW, które mają bardzo szeroką paletę silników, pozwalają to łączyć z różnymi skrzyniami biegów, rodzajami napędów, to tam pojawia się możliwość wybrania auta spośród kilkudziesięciu kombinacji tych różnych opcji do wyboru. Tu natomiast mamy tylko i wyłącznie jedyną wersję Lexusa CT200H, czyli połączenie spalinowego silnika 1.8 o mocy 99 koni i 142 Nm momentu obrotowego i silnika elektrycznego, który daje 82 konie mechaniczne mocy, ale aż 207 Nm. To wszystko łącznie daje 136 koni mechanicznych. Przypominam, w układach hybrydowych mocy się nie dodaje, tylko przylicza się to inaczej. Ja już nagrałem kiedyś filmik, który tłumaczy, dlaczego tak jest, więc jeśli ktoś nie wierzy, to zapraszam do obejrzenia. Te parametry pozwalają Lexusowi rozpędzić się do setki, w teorii, przynajmniej tak twierdzi producent, w okolicach 10 sekund, natomiast ja próbowałem parę razy, niestety najlepszy wynik, jaki uzyskałem, to było 11,1 sekundy. Maksymalna prędkość 180 km na godzinę, tego nie testowałem, uwierzmy w to. Natomiast masa tego auta jest niestety całkiem spora, powyżej 1400 kg, więc kiedy wsadzimy tu paru pasażerów, bagaże, zatankujemy do pełna, to zrobi się dosyć ciężki samochód. Spalanie za to bardzo przyjemnie zaskoczy, dlatego że producent deklaruje około 3,6 litra na 100 km w mieście, natomiast w praktyce wyjdzie około 5, jak będziemy naprawdę ostro jeździć, to będzie 5,5, natomiast w trasie spokojnie
spokojnie jadąc spalimy około 4 litrów na 100 km, natomiast na autostradzie jadąc 130 czy 140 na godzinę spalimy około 5,5, więc nie dziwi relatywnie niewielka pojemność zbiornika paliwa, bo 45 litrów, bo nawet tak względnie niewielki zbiornik paliwa wystarczy na spokojnej trasie nawet na 1000 km. Lexus CT200H nie rozpieszcza przestrzenią w środku. Co prawda ja znajduję tu miejsce bez jakiegoś większego problemu, ale czuję się tu raczej wciśnięty niż wygodnie rozłożony. Mamy nad głową dosłownie parę milimetrów chyba wolnej przestrzeni, bo co prawda nie dotykam podsufitki, ale jednak czuję, że moja fryzura cały czas szoruje po niej. Regulacji tu nie brakuje, mamy tu dwuosiową regulację kierownicy, mamy również pełną elektrykę, jeśli chodzi o regulację foteli, mamy też regulację elektryczną odcinka lędźwiowego i po ustawieniu pod siebie uzyskuję teraz poprawną pozycję, no i zobaczmy, jak to będzie wyglądało za mną. Na początek od razu pochwała, szyba w tylnych drzwiach schowała się do końca, więc tu ten element testowy był zaliczony, natomiast miejsca za mną, szczerze powiedziawszy, zbyt wiele tu nie ma. Sprawdźmy, czy uda mi się tu samemu zmieścić. No dobrze, coś tam się zmieściło, ale nie można tego testu uznać za zaliczony, bo po pierwsze musiałem się naprawdę nieźle złamać, żeby zająć miejsce tak, jak teraz siedzę, ale to i tak oznacza, że ja zajmuję miejsce tak naprawdę tej trzeciej osoby, bo moje kolana nie mieszczą się tutaj za fotelem. Fotel jest oczywiście bardzo miękki, przyjemny, więc jakby ktoś miał 1,80 m, to prawdopodobnie tutaj by się zmieścił i nie czułby jakiegoś dyskomfortu, ale ja za sobą się nie mieszczę ani na długość, ani też na wysokość, dlatego że nad głową podsufitka przebiega już na tyle nisko, że ja tutaj, co prawda tu jest takie specjalne wyżłobienie jakby na głowę, ale nawet wykorzystując to, ja tutaj nie mogę się wyprostować. Od razu można pokazać, że w drzwiach zabrakło niestety schowków. Schowki są za to za fotelami. Tutaj mamy jeden schowek i drugi schowek. Tu nie mamy żadnych schowków po środku ani nawiewów. Nawiewów nie ma też na bocznych słupkach. Natomiast po środku warto zwrócić uwagę na to, że centralny tunel jest tylko symbolicznie zaznaczony, a więc trzecia osoba będzie mogła tu znaleźć miejsce na nogi. Oczywiście niezbyt długie nogi, chociaż miejsce na plecy tutaj jest takie dosyć mocno wybrzuszone. Brak niestety podłokietnika, więc jeśli nie ma tej piątej osoby, to tu nie skorzystamy z jakiegoś miejsca na kubeczki. Nic takiego tu nie znalazłem. Światło, proszę bardzo, mamy tu dwie pozycje włączone, wyłączone. No i cóż, co jeszcze sprawdzić? Pytaliście kiedyś o to, czy materiały wykończeniowe z tyłu są dość dobre. No tu mamy plastik już twardy. Pod łokciami znajdziemy minimalnie, ale jednak miękkie wykończenie. No i tu bardzo ładna i przyjemna w dotyku miękka skóra, więc myślę, że jak najbardziej jest w porządku. Warto też dodać, że jeśli chodzi o wyciszenie, to po lewej stronie siedzi się odrobinę bardziej komfortowo niż z prawej strony, a to dlatego, że po prawej stronie z tyłu przy kanapie znajduje się, może ma to już obejść naokoło i ja to pokażę, znajduje się kratka wentylacyjna dla baterii, która się znajduje pod kanapą, więc tu mamy taką kratkę, w żadnym wypadku nie wolno jej zasłaniać i kiedy przychodzi odpowiednia chwila, komputer decyduje, że trzeba ją ochłodzić baterię i wtedy tu słyszymy delikatny szmer, a więc siedząc po prawej stronie będziemy mieli nieco bardziej hałaśliwą podróż niż siedząc po lewej stronie. Po odsunięciu fotela przede mną do przodu znalazły się nawiewy z tyłu. Co prawda nawiewy, które zwykle nie zaliczamy jako nawiewy, dlatego że znajdują się na nogi. To jest oczywiście jakieś tam rozwiązanie, które ułatwia życie w surowych rejonach, powiedzmy. Natomiast wolelibyśmy jednak mieć nawiew bezpośrednio gdzieś na korpus, na twarz, a to jest możliwe tylko wyłącznie, jeśli powietrze zostanie doprowadzone albo tu na środku, albo w
słupkach, a tego niestety w Lexusie CT zabrakło. Po podniesieniu klapy znajdziemy bagażnik o pojemności 375 litrów. Nie jest to jakaś porażająca wartość, ale porównując do Audi A3 czy BMW serii 1, nie jest to mało, szczególnie BMW serii 1 daje zauważalnie niższą wartość, jeśli chodzi o pojemność bagażnika. Jego wykończenie jest dobre, natomiast wyposażenie pozostaje sporo do życzenia, bo nie znalazłem tu ani jednego haczyka. Jak no auto klasy premium mamy tylko jedno źródełko światła tu po prawej stronie. Mamy co prawda ładnie chromowane zaczepy do rozciągnięcia siateczki, ale to jest w zasadzie koniec całego wyposażenia tego bagażnika, bo poza tym cała reszta tutaj wyposażenia, tak jak apteczka czy trójkąt, to wszystko się mieści po prostu na rzepach. Mamy za to bardzo sprytny pomysł w postaci możliwości schowania rolety. Zwróćcie uwagę, że rolety teraz tu nie mamy zamontowanej. Rolety udało się schować zgodnie z instrukcją w bagażniku, ale zanim to zrobię, jeszcze pokażę, że oparcia tylnej kanapy składają się i uzyskujemy płaską podłogę bagażnika, więc za to Lexusa trzeba, małego Lexusa na miasto trzeba pochwalić, że również w potrzebie przyda się jako auto, które przywiezie troszkę bagaży. Zwróćcie uwagę, co się dzieje po podniesieniu podłogi bagażnika. Tu znajduje się właśnie nasza roleta, którą udało się tutaj schować. Żeby ją wyciągnąć, trzeba urwać taki średnio zgrabnie wyglądający, szczerze by pierwszy dekiel. Po lewej stronie podobnie jest to, już przypomina taką zabawę z klockami Lego, no ale ostatecznie efekt uzyskany powinien być zadowalający. Nie musimy szukać miejsca na tą roletę, tylko roleta jedzie z nami w bagażniku. Teraz możemy ją zamontować. Tylko po to, żeby ponarzekać, że ktoś zapomniał dorobić tu jakikolwiek, choćby symboliczny plastikowy uchwyt, nie mówiąc już o jakiejś tutaj dziurce na krawędzi. Po prostu trzeba ją jakoś tak złapać i rozciągnąć. Oczywiście nie mam tu mowy o żadnych prowadnicach, musimy po prostu trafić w zaczepy. Co prawda jest to króciutki, malutki bagażnik, więc powiedzmy, że nie jest to jakaś bardzo trudna czynność. Natomiast wracając do podłogi bagażnika, teraz musimy to wszystko poukładać. Nie jest to takie proste, tutaj jeszcze jest, ale tu ułożenie tego nie jest takie proste, bo to nie za pierwszym razem i nie za drugim zwykle, o teraz się udało, wchodzi na swoje miejsce. Tu pod podłogą znajdujemy całkiem sporo gabarytów, kompresor i płyn do uszczelniania opon, czyli ani zapasowego koła, ani dojazdówki tu nie znajdziemy. Reszta pojemności tego dodatkowego schowka zajęta jest przez instrukcję. Wiadomo, technologia hybrydowa prosta nie jest, więc instrukcje są naprawdę bardzo grube. Tu jest, mamy instrukcję takiej grubości. System nawigacji ma połowę z tego. No i tutaj są różnego rodzaju dodatkowe informacje na temat samochodu, jakaś książka serwisowa. W każdym razie całkiem spora ilość miejsca została tutaj, nie powiem, że zmarnowana, ale zajęta przez książki. No i na koniec zamykanie. Zamykanie jest wygodne. Mamy tutaj dwa uchwyty, więc z tym problemu nie będzie. Będzie? Jeszcze raz? Nie będzie. Tu dostajemy samochód, który obficie wyposażony jest w bardzo różnorodne i szlachetnie wyglądające materiały. Spójrzcie sami. Tu mamy przyjemny, miękki w dotyku plastik. Tuż obok mamy takie bardzo ciekawe wykończenie srebrne. Tuż pod spodem mamy zupełnie inny rodzaj wykończenia. Tu mamy obszyte boczki skórą. Tu mamy również delikatnie uginający się pod palcem plastik, na pewno nieco lepszy niż na tylnych drzwiach. Tu mamy miękką skórę. To jest, mamy naprawdę mega miękkie i komfortowe podłokietniki. Boże, ja chcę mieć takie w każdym testowym samochodzie. To jest naprawdę coś fantastycznego. To samo po prawej stronie, czy może prawie to samo, to nie jest już tak miękkie, ale też jest wygodne. Więc od strony, oczywiście fotele, prawda, ładnie, z ładnym przyszyciem, to wszystko sprawia, że zajmuje miejsce w aucie i nic więcej nie chcę. Może jeszcze zrobimy test szarpania. Proszę bardzo.
praktycznie nie uginę i w ogóle nie wydaje żadnych dźwięków, ale zwróćcie uwagę, że prawe drzwi są zrobione inaczej. Tu zamiast takiego uchwytu, za który przed chwilą szarpałem, jest zupełnie inny uchwyt i znowu kolejny rodzaj wykończenia, czyli taka dodatkowa gumowana powierzchnia. Jak już jesteśmy przy drzwiach, to może jeszcze, Mateusz, pokaż jeszcze raz schowki. Te schowki nie są zbyt pojemne i na pewno nie mieszczą 1,5-litrowej butelki, więc to mogło być rozwiązane troszkę lepiej. Również jeśli chodzi o pojemność pozostałych schowków, tu przed pasażerem teoretycznie mamy całkiem spory, ale tu mamy taką półeczkę, która dzieli to na pół i funkcjonalność tego schowka już pozostawia trochę do życzenia. Tu mamy miejsce na konsoli centralnej, do której teoretycznie powinna wejść komórka i tu nawet taki całkiem obszerny smartfon całkiem dobrze się mieści, więc to jest dobrze pomyślane. Natomiast nie można powiedzieć, że dobrze został pomyślany układ z dwoma wejściami USB. Tu mamy wyjście 12 V i tu mamy podwójne USB. Dobrze, że jest podwójne, więc możemy tu jednocześnie ładować komórkę i na przykład odsłuchiwać ulubione utwory, ale prąd ładowania jest naprawdę minimalny, tak na podtrzymanie raczej szybko, bo komórka z tego źródła nie naładuje. Natomiast zwróćcie uwagę, że no po włożeniu tutaj pendrive'a ja niestety nie jestem w stanie już tego zamknąć. No po prostu to pozostaje w takiej wersji i to tuż w okolicach, gdzie ja ruszam ręką, więc można będzie łatwo to gniazdo uszkodzić, jeśli ktoś będzie miał akurat taki wysoki pendrive, jak ja tu mam testowy. Jak już jesteśmy przy pendrive'ie, mam tu zgraną muzykę z YouTube'a, więc możemy odpalić system Mark and Levinson, który gra fantastycznie. Jest naprawdę co posłuchać. Premium Surround to jest dokładnie to, co słyszymy. Jest po prostu bardzo dobrze. Głośników nie brakuje. Mamy tu na słupkach A, ale zwróćcie uwagę też, że nawet z tyłu, tuż nad uszami pasażerów, nad głową, znajdują się po bokach również głośniki wysokiej częstotliwości i to wszystko naprawdę gra. Tu mogę nakręcić na maksymalną głośność i nic się nie zniekształca, wciąż gra fantastycznie. Patrząc na lewarek, rozpoznajemy z łatwością, że jest to bliski krewny Toyoty Prius. Jeśli chodzi o rozwiązanie hybrydowe, mamy tu dokładnie te same położenia, czyli mamy drive, cofanie N neutralny i brake, czyli hamowanie silnikiem. Mamy też możliwość przejścia w tryb parking jednym przyciskiem. Mamy możliwość wejścia w tryb elektryczny jednym przyciskiem, o ile mamy dość naładowane baterie. Tak więc jest to oczywiście od strony porównania z Priusem dosyć bliski model, natomiast jeździ się tym zupełnie inaczej. Siedzi się o wiele niżej, jeździ się zupełnie, znaczy to jest zupełnie inne auto od strony jakby emocji płynących z jazdy. Projektując układ jezdny Lexusa CT200H, Japończycy musieli wziąć najlepsze cechy konkurencji, czyli przykładowo z BMW czy z Audi, i ugotować takie swoje japońskie danie. Zrobili to oczywiście na tym swoim ekologicznym sosie, biorąc technologię z Toyoty Prius, i efekt jest taki, że smak tego dania jest mimo wszystko przede wszystkim ekologiczny. A więc kiedy zaczynamy przyspieszać, to mamy minimalny wpływ na to, czy przyspieszamy przy pomocy silnika elektrycznego czy spalinowego. Oczywiście możemy zawsze przełączyć w tryb sport i wtedy auto staje się takie ostrzejsze i silnik spalinowy tu wchodzi na pierwszy plan. Natomiast i tak komputer wie lepiej i zawsze to on zdecyduje i będzie najważniejszy, na czym będziemy przyspieszać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to hamowanie. Hamowanie odbywa się w ten sposób, że kiedy naciskamy delikatnie na hamulec, to zaczyna auto tak charakterystycznie zwalniać poprzez opór generatorów prądu, bo samochód w pierwszej kolejności próbuje odzyskać ten darmowy prąd. Dopiero później wchodzi w grę układ hamulcowy i wtedy auto
to wchodzi niejako w drugą fazę hamowania, hamując już wyraźniej i skuteczniej. To przejście w porównaniu z Toyotą Prius i tak jest prawie niezauważalne, ale wciąż jednak jest. Dodatkowo warto wspomnieć o układzie kierowniczym i o zawieszeniu. Układ kierowniczy jest taki dosyć mało informatywny i mdły. Nie jest to zbyt sportowo zestrojony samochód z jednej strony. Z drugiej strony zawieszenie moim zdaniem wytrzymałoby silnik 3-litrowy benzynowy pod maską i wciąż tym samochodem można by było naprawdę ostro i sportowo jeździć. Więc mamy dosyć dziwne połączenie takiego leniwego układu kierowniczego i bardzo ostro zestrojonego zawieszenia, które naprawdę doskonale trzyma samochód cały czas. Sam auto jest w pozycji horyzontalnej, nawet jak mocno wkręcimy się szybko w zakręt, auto ani drgnie, cały czas jest horyzontalny. Daje to takie dziwne wrażenie, nie jakbyśmy jechali samochodem, który gdzieś tam zaczyna siadać na prawą czy lewą stronę i wkręcać się w zakręt, tylko jakbyśmy jechali kolejką górską, gdzie nagle tory pod naszym wagonikiem po prostu zmieniają kierunek i wagonik nagle przestawia się z pasa na pas w prawo czy w lewo, ale przy tym sam się nie przechyla. I tu mniej więcej jest podobne odczucie. Na początku wyglądało to dosyć dziwnie, teraz po kilku dniach jazdy, szczerze powiedziawszy, mi się to nawet podoba. Po prostu takie absolutnie pewne prowadzenie, zero przechyłów, doskonały rozkład masy, bo z przodu mamy co prawda ekstra silnik, ale z tyłu mamy baterię, która też sprawia, że rozkład masy jest w miarę ok, dzięki czemu auto w zakręcie zachowuje się naprawdę bardzo przewidywalnie. Jedyne co przeszkadza, no to niestety całkiem spora masa. Można jeszcze powiedzieć też o trybie ekologicznym, znaczy właściwie elektrycznym, który sprawia, że auto do 3 km może ujechać na samym prądzie. Niestety tryb ten działa tylko do 45 km na godzinę, a więc troszkę za wolno, bo w miastach jednak jeździmy 50, a więc nawet mając do pracy 2 km, nie dojedziemy do pracy bez użycia silnika spalinowego z tego prostego powodu, że zostaniemy po prostu obtrąbieni, tak jak teraz, ktoś mnie wyprzedza. Natomiast jeśli chcemy odzyskać, jeśli przekroczymy 45 na godzinę i chcemy odzyskać nasz tryb elektryczny, to musimy zwolnić aż do 40 i wtedy dopiero tryb elektryczny ponownie się uruchomi. Tak więc auto z jednej strony na miasto, z drugiej strony na takie chyba bardzo wolne miasto. Oczywiście w korkach nie zastąpione, bo praktycznie cały czas podjeżdżamy przy pomocy elektrycznego silnika, ale jednak na takie cykli 50 km na godzinę coś tu zostało jeszcze źle przeliczone, bo powinien ten silnik elektryczny móc jechać mniej więcej do 55, może nawet do 60, bo wtedy ten tryb EV byłby naprawdę bardzo, bardzo przydatny w mieście. Wyciszenie na postoju nie będzie łatwe, dlatego że jak to hybryda, na postoju silnik jest wyłączony. Nawet po przyłączeniu w tryb sport wciąż jest wyłączony, więc zrobimy teraz taki pomiar, który załóżmy, że nie będzie się liczył, ale dlaczego by nie spróbować. A więc trzymamy jedną nogę na hamulcu, a drugą na gazie i delikatnie go niejako popchnę, trzymając jednocześnie, więc silnik się odpali na chwilę, no i zobaczymy, ile pokaże miernik. Uwaga! Około 42 czy 43. Niech będzie, że pomiar zrobiony. Wyciszenie do 90. Wyciszenie przy 130. 69,3. Teraz, kiedy mierzymy zwrotność samochodu, to silnik akurat chodzi i nie ma potrzeby naciskania gazu, więc kiedy mierzyliśmy wyciszenie na postoju, akurat stwierdził, że musi zgasnąć. Teraz działa, kiedy nie mamy pod ręką miernika, ale zmierzmy to, co należy. Producent deklaruje 5,2 metra promień zawracania, a więc średnica 10,4 wygląda, brzmi obiecująco i proszę bardzo, prawe koło na chwilę najeżdża na przeciwległy parking, a po wyprostowaniu kół jesteśmy całkowicie na prawym pasie, a więc jak na auto miejskie myślę, że CT200H spisuje się doskonale.
prosiliście, abym sprawdzał, jak samochody wyglądają w nocy. Proszę bardzo, Lexus CT200H. Oto wygląd zegarów w nocy. Mamy tu po lewej stronie informacje o przepływie energii. Centralnie mamy prędkościomierz. Mamy też aktualnie wybrany bieg na skrzyni biegów. A po prawej stronie mamy komputer ze wszystkimi informacjami bieżącymi. Mamy tych informacji oczywiście bardzo wiele do wyboru. Oprócz tego podświetlone przyciski to są na kierownicy. Wszystkie kluczowe przyciski. Mamy również tu panel sterowania nawiewami, panel sterowania systemem audio, jak również pokrętła, tu na czerwono świecą, pokrętła do podgrzewanych foteli. Natomiast to wielkie pokrętło centralne to jest pokrętło, przy pomocy którego zmieniamy tryb jazdy auta, jak widać, z Eko na Sport, czy też na tryb normalny. Po naciśnięciu mamy normalny, po przekręceniu w prawo robi się to podświetlenie, zmienia się na czerwone. Mamy tryb sport, który jest widoczny również tu. Widzimy, jeszcze raz przestawię na zwykły tryb, na ekologiczny. Mamy również dodatkową ikonkę eko tutaj na dole. Natomiast po przekręceniu w prawo mamy czerwone podświetlenie i zamiast tu monitora przepływu energii mamy tu obrotomierz. Poza tym na drzwiach mamy przyciski do sterowania szybami, tutaj regulacja lusterek, a najjaśniejszy punkt na tej mapie wszystkich podświetlonych przycisków jest, o dziwo, przycisk do otwarcia klapki do wlewu paliwa, co jest o tyle dziwne, że ten samochód akurat zbyt często do tej klapki sięgać nie każe. Widoczność, jeśli chodzi o słupek, a jest w zupełności ok, jest dosyć cienki. Lusterka też są wystarczająco duże. Między lusterkiem a słupkiem, a mamy taką przerwę, to też ułatwia. W samochodzie siedzi się bardzo nisko, w związku z tym górna krawędź przedniej szyby przybiega na tyle wysoko, że obserwowanie świateł przed nami nie stanowi problemu. Natomiast lusterko wylądowało dosyć nisko, więc tu na godzinę pierwszą mam pewne utrudnienie. Z tej strony z kolei lusterko ma taki charakterystyczny kształt i ten fragment niestety tu prawie wycina całą tą lukę pomiędzy lusterkiem a słupkiem A, a więc tu mogłoby być odrobinę lepiej. Idziemy dalej. Słupek C jest dosyć charakterystycznie zabudowany. To są takie łuki, które się zbiegają u góry. Natomiast u podstawy jest to oczywiście bardzo szeroki fragment, za którym nic nie widać. Okienko pomiędzy słupkiem C i D należałoby uznać za symboliczne i specjalnie nie pomagające przy parkowaniu. Natomiast pionowe zakończenie samochodu oczywiście pomaga przy parkowaniu, bo szyba jest prawie pionowa i dokładnie widzimy, że samochód stojący za nami jest tuż za nami. Natomiast kiedy włączymy bieg wsteczny, po pierwsze, jak widać, zrobię to jeszcze raz, jak widać, lusterka delikatnie zanurkowały, ale nie tak jak w innych samochodach, gdzie narzekałem, że praktycznie nic nie widać. Teraz widać krawężnik, ale tak naprawdę nie jest to zbyt mocne przychylenie. Jednocześnie można by było ponarzekać na to, że jak to w Japończykach włączył się brzęczyk, z którym musimy żyć, on będzie zawsze brzęczał, informując nas o strasznie niebezpiecznym manewrze, jakim jest cofanie. Mamy też, jak widać, kamerę cofania, która informuje nas o tym, jak daleko jest do samochodu za nami oraz pokazuje na dodatkowym wyświetlaczu informacje z czujników. Myślę, że w tak kompaktowym samochodzie parkowanie problemu stanowić się nie będzie. Po pierwsze dlatego, że mamy czujniki, po drugie dlatego, że mamy dosyć duże lusterka, kamerę cofania. No gdyby nie te szerokie słupki z tyłu, zarówno C i D raczej są zbyt grube, to myślę, że na miasto byłoby to auto bardzo łatwe w parkowaniu. Lexus CT200H przed faceliftingiem kosztował całkiem sporo, bo powyżej 100 tysięcy złotych. Od tego progu zaczynała się dopiero cena tego samochodu. Teraz po faceliftingu Lexus przygotował całkiem ciekawą ofertę dla dwóch wersji wyposażeniowych. Wersja Elite, mimo że tak brzmi prestiżowo, jest to wersja najtańsza i ona po sporym kilkunastotysięcznym rabacie kosztuje niecałe 94 tysiące złotych. W porównaniu do konkurencji jest to naprawdę interesująca oferta, dlatego że BMW serii 1 zaczyna się od około 90 tysięcy złotych, Audi A3 zaczyna się od 91 tysięcy złotych, a więc bardzo porównywalne ceny. Co prawda Niemcy są odrobinę
tańsi, ale oferują około 100-konne silniki i manualne skrzynie biegów. Tu mamy 136 koni, automat i bardzo oszczędny zespół napędowy, który sprawia, że samochody naprawdę palą. Samochód pali niewiele, a jednocześnie daje dobre osiągi. Ponad 80% Europejczyków zapytanych, jakim autem chciałoby jeździć w przyszłości za 10 lat, odpowiada albo autem hybrydowym, albo elektrycznym. Patrząc pod tym kątem, Lexus jest całkiem nieźle przygotowany do tego, co się stanie za 10 lat. Natomiast pytanie, czy z modelem CT200H Lexus trafia w oczekiwanie klientów dzisiejszych? Patrząc na to, co jeździ po naszych drogach i szukając proporcji pomiędzy BMW serii 1 czy Audi A3, a Lexusem CT, widać, że Lexus z modelem CT raczej nie osiąga wolumenowej sprzedaży i nie zarabia na tym modelu wielkich pieniędzy. Ale to wynika z tego, że konkurencja próbuje się dopasować do każdego możliwego klienta. Tymczasem Lexus z modelem CT mówi: proszę bardzo, jestem jaki jestem. Komfortowo wykończony w środku, bardzo ekonomiczny, ze wszystkimi wadami typu mało miejsca z tyłu, ale taki właśnie jestem. Jeśli chcesz, weź mnie. Więc dla klienta jest to z pewnością sposób na to, aby się wyróżnić i być jeszcze większym indywidualistą, a dla samego Lexusa wydaje mi się, że jest to niezły sposób na to, aby być bardziej charyzmatyczną marką, bo ma w swojej ofercie model, który jest taki nie do końca w 100% praktyczny.